Mieszkańcy Krakowa wyraźnie wskazali, w jakim mieście chcieliby żyć za 10 czy 20 lat. Oczekują, że to będzie miasto zielone, dobrze skomunikowane, z dostępem do usług publicznych i dostępem do taniej energii. Także, że będzie to miasto z czystym powietrzem i czystą wodą. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że w wyniku termomodernizacji zużycie energii spadło o 27%. Jest to bardzo dużo. Oprócz tego, w związku z tym, że są tutaj maluchy, te wartości estetyczne, kolory bardzo pozytywnie wpływają na ich rozwój. Muszę powiedzieć, że jesteśmy zachwyceni, dlatego że minął miesiąc, odkąd ta sieć ruszyła do Górki Narodowej i mamy ponad 500 000 pasażerów w tym okresie. I fakt, że te ponad 500 000 przewieźliśmy w tak krótkim czasie, jest chyba potwierdzeniem, że to był trafny wybór. Finanse pozyskujemy z wielu źródeł i tutaj szczególna rola jest Europejskiego Banku Inwestycji, który oferuje nam pożyczki na korzystnych warunkach, ale także wspiera nasze działania proklimatyczne.